Paweł Chmielewski, PCH24TV. Szczęść Boże. Witam Szanowni Państwo w programie Rozmowa PCH24, a dzisiaj moim gościem, rozmówcą, ksiądz profesor Robert Skrzypczak, duszpasterz, wykładowca akademicki, autor wielu książek. Szczęść Boże, kłaniam się księżu. Szczęść Boże, witam serdecznie. Będziemy dzisiaj rozmawiać o postaci niezwykle ważnej dla samego księdza profesora Roberta Skrzypczaka, jak i dla nas wszystkich jako Polaków, mianowicie o świętym Janie Pawle II, a konkretnie o jego niezwykle ważnej encyklice, jaką jest Veritatis Splendor, encyklika, która broni pojęcia prawdy w Kościele katolickim, a która niestety dzisiaj jest często atakowana. I będziemy właśnie o niej musieć apologetycznie rozmawiać, bo tym razem to nie jacyś niemieckojęzyczni teologowie Veritatis Splendor atakują, ale sam nowy prefekt dykasterii nauki wiary, arcybiskup Victor Manuel Fernandez, który zapowiedział, że zamierza jakoś tę encyklikę rewidować, coś z niej wybierać, a coś oczywiście zostawić za sobą. Zanim przejdziemy do tego fundamentalnie istotnego dla przyszłości Kościoła tematu, zachęcam Państwa do wspierania kanału PCH24. Jak widać, jesteśmy cały czas w naszym tylko podnajmowanym chwilowo studiu. Nasze właściwe warszawskie studio przechodzi gruntowny, duży remont po to, abyśmy mogli dla Państwa skutecznie pracować, prowadzić naszą misję dalej tutaj w stolicy Polski, w Warszawie. Zachęcam do wsparcia tego dzieła. Wszystkie informacje na banerze na Państwa ekranach i pod tym nagraniem. Księże profesorze, może zanim przejdziemy do samej encykliki Veritatis Splendor i tego, jak ona dzisiaj jest atakowana przez różne środowiska, w tym przez niestety arcybiskupa Fernandeza, to najpierw chciałbym zapytać, jak ksiądz profesor sam przyjął w ogóle tę nominację dla Fernandeza ze strony papieża Franciszka, bo no to postać jest bardzo kontrowersyjna i ze względu na jej przeszłość, przeszłe publikacje, jak i ze względu na to, co no, sam już Fernandez zapowiedział w wielu wywiadach, co chce zrobić jako prefekt, jak ksiądz zareagował na tę nominację. No zareagowałem z zaskoczeniem, dlatego że Fernandez, arcybiskup La Platy Fernandez nie jest szerzej znanym teologiem dla Kościoła powszechnego. Na pewno nie bardzo go znamy, nie znamy go z publikacji, nie znamy go z jakiejś imponującej działalności badawczej, teologicznej. Bardziej go tylko kojarzymy ze współpracą z papieżem Franciszkiem, czy wcześniej kardynałem Bergoglio. Mógłbym, powiedzmy, posługując się taką bardzo szeroką analogią, powiedzieć, że tym jest Fernandez dla Jorge Bergoglio, wcześniej kardynała, teraz papieża, czym był, powiedzmy, ksiądz profesor Tadeusz Styczeń dla Karola Wojtyły i potem Jana Pawła II, to znaczy no, pewnym przyjacielem, konsultantem, ekspertem, kimś, do kogo można zadzwonić, do kogo można się zwrócić, z kim można obgadać różne rzeczy, mając do niego zaufanie. Na pewno w grę wchodzi tutaj kwestia subiektywnego zaufania, czy powiedzmy przyjaźni, która łączy papieża z Fernandezem. Jeśli to jest klucz, który zadecydował o wyborze na tym stanowisku, na to stanowisko właśnie tego człowieka, no to można, powiedzmy, powtórzę tylko obawy, nie moje, tylko które usłyszałem ostatnio, mając honor uczestniczyć w panelu i potem także w prywatnym spotkaniu z księdzem kardynałem Gerhardem Millerem, powiedział, że no, na pytanie, co go najbardziej martwi w aktualnej sytuacji Kościoła, to powiedział, że najbardziej go martwi to, że Kościołowi nie służą osoby kompetentne, tylko osoby subiektywnego zaufania, co oczywiście wyklucza wielu ludzi, którzy mogliby być może lepiej służyć Kościołowi, ale to za wcześnie na ocenę i nie ja, żebym to oceniał. To, co powiedzmy, wiadomo, że arcybiskup Fernandez wcześniej pomagał kardynałowi Bergoglio w przewodniczeniu i stworzeniu potem dokumentu końcowego w czasie słynnej konferencji w Aparecidzie. On także jest nieraz wymieniany jako tak zwany ghostwriter, czyli taki ukryty autor czy współautor adhortacji programowej papieża Franciszka Ewangelii Gaudium, a także adhortacji z 2016 roku Amoris Laetitia. Zresztą tacy bardziej rzetelni badacze doszukali się nie tylko inspiracji, ale także całych fragmentów pochodzących z wcześniejszych artykułów, publikacji Fernandeza
w tych wymienionych dokumentach. No, co może budzić moją obawę, no, czy zaskoczenie? No, przede wszystkim to, co już wiemy. No, wiemy, z jakimi trudnościami spotykała się próba nominowania Fernandeza na stanowisko rektora Katolickiego Uniwersytetu w Buenos Aires. Temu sprzeciwiła się, wręcz odrzuciła tę kandydaturę Kongregacja Edukacji Watykańska. Potrzeba było osobistej interwencji wówczas kardynała Bergoglio, który powiedzmy no, dopiął swego. Fernandez stał się rektorem Uniwersytetu Buenos Aires, a także jego wypowiedzi z 2019 roku, które skutkowały no, tym, co potem publicznie powiedział wcześniejszy prefekt Kongregacji Nauki Wiary, kardynał Gerhard Müller, nazywając Fernandeza heretykiem. Pierwszy raz w mojej znanej mi historii Kościoła ktoś, kto przez wcześniejszego strażnika wiary został określony jako heretyk, teraz dostanie to stanowisko czy ten honor. Zobaczymy. No, sytuacja rzeczywiście niezwykle ciekawa. Mówił ksiądz profesor o tej ewentualnej niekompetencji, na którą wskazywał kardynał Gerhard Müller. Tutaj wielu się obawia, że właśnie problemem będzie kompetencja arcybiskupa Fernandeza, ale nie w tym, żeby wiarę katolicką umacniać, tylko właśnie, żeby wprowadzać nowe wątki. Do tego teraz przejdźmy, księże profesorze, właśnie gdy idzie o Veritatis Splendor. Mówił ksiądz o tym, że arcybiskup Fernandez uchodzi za ghostwritera adhortacji Amoris Laetitia i rzeczywiście Amoris Laetitia właśnie jest takim dokumentem, który wielu przeciwstawia Veritatis Splendor. Tam są takie, no cóż, Amoris Laetitia elementy, passusy, które wydają się być po prostu sprzeczne temu, co napisał święty Jan Paweł II, ale zanim do tych sprzeczności, możliwych punktów zgrzytu, to księże profesorze, dlaczego w ogóle święty Jan Paweł II zdecydował się napisać Veritatis Splendor, bo już we wstępie do tej encykliki jest bardzo wyraźnie napisane, że ona ma też taki charakter polemiczny. To jest encyklika, która ma przypominać o tym, jaka jest prawda przeciwko tym, którzy głoszą różnego rodzaju błędy. Jakie to były błędy, które chciał zwalczyć Jan Paweł II, jaka to była prawda, którą chciał Veritatis Splendor przypomnieć? Jan Paweł II chciał tą encykliką, którą zamierzał już od dawna, już 6 lat przed jej powstaniem, zapowiadał zamiar jej napisania, chciał uporządkować trochę sytuację w Kościele posoborowym, zwłaszcza w jego być może najsłabszym punkcie, który wystąpił w posoborowy, to znaczy właśnie w miejscu teologii moralnej. My wiemy, że Karol Wojtyła aktywnie włączał się we współpracę z Pawłem VI wokół redakcji encykliki Humanae Vitae. Wiemy, że stworzył także specjalne środowisko, pewien krąg ekspertów w Polsce, którzy przygotowali tak zwane memorandum wówczas i z punktu widzenia historycznego teraz możemy stwierdzić, że być może to memorandum okazało się dla Pawła VI decydujące w zajęciu takiego stanowiska, jakie zajął. To znaczy, że podjął wówczas decyzję, żeby nie przeprowadzać żadnych zmian, mimo że działał pod ogromnym naciskiem, bo nie tylko komisja, która została wcześniej powołana przez Jana XXIII, a potem bardzo poszerzona przez Pawła VI, która miała wydać opinię, ona była otwarta i nawet taka skłonna do tego, żeby wprowadzić wiele zmian do chrześcijańskiej moralności dotyczącej małżeństwa, rodziny, przekazu życia, więc także byli gotowi na sytuacjonizm w etyce dotyczącej sięgania po antykoncepcję, czy właśnie wtedy padały już pierwsze takie zręby teologii tak zwanej opcji fundamentalnej, czyli że jeśli małżonkowie generalnie stosują się do nauczania kościelnego i dają przykłady tego, że respektują nauczanie Kościoła, no to jakby czasami w niektórych sytuacjach odstępstwo od reguł czy zasad moralnych uszłoby im płazem, czyli nie byłoby brane jako zło moralne, no bo opcja jakby usprawiedliwia także wyjątki. To wtedy się mówiło. No Karol Wojtyła wtedy wsparł bardzo mocno Pawła VI w tym, żeby zachował absolutną wierność tradycji Kościoła w podejściu do szacunku do przekazywania życia i szacunku, i także kwestii etyki małżeńskiej, seksualnej.
No fakt, że Paweł VI też w tym samym mniej więcej czasie, kiedy powstawała encyklika Humanae Vitae, zaprosił do grona kardynałów Karola Wojtyłę, czyli jakby chciał, żeby Wojtyła był w gronie jego bliskich współpracowników. Jako papież Jan Paweł II wiedział, że to była kwestia, teologia moralna była kwestią być może zaniedbaną, taką kwestią, która znalazła najmniejszy wyraz w nauczaniu Soboru Watykańskiego II. Ojcowie Soborowi nie poświęcili wiele uwagi tak zwanej teologii moralnej fundamentalnej. Właściwie tylko w dekrecie o przygotowaniu do kapłaństwa pojawiła się taka kwestia, jakby wskazówka, że trzeba byłoby się zająć dojrzałym opracowaniem, jakąś syntezą tej kwestii, zwłaszcza jeśli chodzi o sposób wychowywania do kapłaństwa kleryków oraz rozwijanie teologii na uniwersytetach katolickich. I Jan Paweł II widział, że właśnie te zaniedbania, jeśli chodzi o jasne określenie zrębów teologii moralnej, poskutkowały ogromnym chaosem, pojawieniem się wielu różnych alternatywnych w stosunku do dotychczasowego nauczania Kościoła propozycji odnoszących się do moralnej oceny ludzkich czynów, ludzkiego zachowania, do tak zwanych norm moralnych, do przykazań, do kwestii wolności ludzkiej. Trzeba też zwrócić uwagę na to, że encyklika Veritatis Splendor pojawiła się pod koniec 1993 roku i nosiła datę promulgacji 6 sierpnia. Pojawiła się 6 października, natomiast była zapowiedziana rok wcześniej przez Jana Pawła II. Proszę zwrócić uwagę, że to jest czas, kiedy pojawia się Katechizm Kościoła Katolickiego, który jako pierwszy dokument wyraźnie i jednoznacznie opisuje depozyt wiary w kwestiach moralnych Kościoła katolickiego, a także to jest czas zwalenia się muru berlińskiego i także tego, że wiele krajów, które wcześniej były skolonializowane komunizmem, zażądały swojej autonomii, czyli wkroczyły na ścieżkę szybkiego rozwoju jako państw, jako społeczeństw. Tutaj potrzeba było jasnego światła, odniesienia się choćby do kwestii wolności ludzkiej, czy do kwestii szacunku wobec prawa, czy prawa tak zwane pozytywne są tylko kwestią umowy społecznej, czy zawarcia jakiegoś kompromisu społecznego, czy powinny mieć odniesienie do czegoś, co my nazywamy prawdą niezaprzeczalną, obiektywną, obowiązującą wszystkich ludzi. Tym postanowił Jan Paweł II zająć. No właśnie, księże profesorze, ale gdy wchodzimy jeszcze nawet w tę wstępną część encykliki Veritatis Splendor, ja tu chciałbym odczytać takie dwa pasusy, bo wydaje się, że to, co dzisiaj jest taką dominującą narracją ze strony środowisk progresywnych, to zarówno niemieckojęzycznych, jak i amerykańskich, jak i niestety niektórych kurialnych, czy choćby Papieska Akademia Życia często o tym mówi, to te wszystkie rzeczy są wprost sprzeczne właśnie z Veritatis Splendor. Bo na przykład Veritatis Splendor, jako pewne błędy, pisze tak, czy Boże przekazania wpisane w serce człowieka i stanowiące element przymierza mogą rzeczywiście być światłem dla codziennych decyzji podejmowanych przez poszczególnych ludzi i całe społeczności. A może można być posłusznym Bogu, a więc miłować Boga i bliźniego, nie przestrzegając tych przykazań w każdej sytuacji. I dalej encyklika jeszcze pisała tak, czy może byłby do przyjęcia pluralizm opinii i sposobów postępowania uzależnionych od indywidualnego osądu subiektywnego sumienia lub od złożoności uwarunkowań społeczno-kulturowych. To jest przecież dokładnie to, z czym mamy dzisiaj do czynienia, słysząc na przykład niemiecką drogę synodalną, która mówi, u nas będziemy błogosławić związki homoseksualne, prawda, i tak dalej, bo taka jest nasza kultura, my mamy inne rozumienie doktryny, takie są nasze warunki, prawda, komunia dla rozwodników i tak dalej. Czy nie jest tak, że właśnie dzisiaj Veritatis Splendor jest czymś zupełnie, zupełnie fundamentalnym i takim lekarstwem na te błędy, które dzisiaj się w Kościele też pojawiają? No w moim przekonaniu Veritatis Splendor jest podarunkiem opatrzności na bardzo trudne czasy. To jest obok katechizmu Kościoła katolickiego punkt odniesienia absolutny, dlatego że
Papież Jan Paweł II Veritatis Splendor nie proponuje swojej własnej koncepcji, tylko zbiera jakby w pewną syntezę dotychczasowe nauczanie Kościoła odnoszące się do czynów moralnie ważnych, do tak zwanych uniwersalnych i niezaprzeczalnych, czyli obowiązujących każdego człowieka norm i reguł moralnych, odwołuje się z punktu widzenia filozoficznego do podstawy prawa czy norm moralnych, jakim jest natura, czy natura człowieka, a to oczywiście suponuje prawdę o stworzeniu, bo natura ma swojego autora. My jesteśmy ludźmi, dlatego że takimi nas stworzył Bóg i nadał pewną prawidłowość, która wyróżnia człowieka od innych, od całego świata stworzenia. Natura ludzka jest związana też z czymś jeszcze innym, bardzo ważnym w odniesieniu do rozstrzygania, co jest dobre i co złe. To znaczy, że życie ludzkie ma swoją celowość. I jeśli się nie bierze pod uwagę tej celowości, czyli jakby ostatecznego sensu życia czy bycia człowiekiem, no to siłą rzeczy ludzie będą wybierać, podejmować złe decyzje, kierując się choćby sytuacjonizmem czy wygodą, koniunkturalizmem. No, człowiek żyjący bezmyślnie w dostatku równie jest bydlętą, które giną, mówi psalm. Te kwestie, które Panie Pawle przeczytał ze wstępu encykliki, właśnie jedna odnosiła się do od dawna rozwijanych w teologii niemieckiej, zwłaszcza właśnie tej teologii opcji fundamentalnej, jakoby ogólne przyjęcie czy kierowanie się miłością Boga i bliźniego uzasadniało czy pozwalało na pewne odstępstwa od zasad moralnych w konkretnych życiowych decyzjach. Natomiast druga kategoria jest równie ważna, czy jeszcze bardziej istotna, mianowicie, że po soborze w tym całym zamęcie na poziomie teologii moralnej, nie tylko w warstwie teoretycznej, ale także no przede wszystkim w warstwie praktycznej duszpasterskiej, następowało coraz większy rozdźwięk między doktryną a praktyką. Między nauczaniem Kościoła, czyli magisterium Kościoła, czy depozytem wiary, a propozycjami duszpasterskimi. Jakby te dwie kwestie nie musiały być zbieżne, nie musiały się wzajemnie uzasadniać. No, a trzecia rzecz, która się ciągnie już od, która jest obecna w nauczaniu papieży przed soborem i która została podjęta przez autorów także dokumentów soborowych, takich jakby choćby Dignitatis Humanae, to jest kwestia ścisłego związku wolności z prawdą, czyli pytanie o to, czy wolność jest swobodą decydowania subiektywnego człowieka o sobie samym czy o innych ludziach, czy ma jakiś fundament, na którym powinna się opierać i który powinna respektować, jeśli chce być prawdziwą wolnością, a nie anarchią, swawolą. To jest pytanie o wolność jest w moim przekonaniu w encyklice Veritatis Splendor fundamentalna, zasadnicza. W takim razie, księżu profesorze, jak sobie ksiądz wyobraża rewizję Veritatis Splendor? Bo oczywiście arcybiskup Fernandez, zapowiadając taką rewizję w rozmowie z portalem amerykańskim The Pillar, nie podał żadnych szczegółów, o co tutaj konkretnie by mu miało chodzić. Ale wiemy przecież, możemy się domyślać, o co chodzi. Wrócę do adhortacji Amoris Laetitia z 2016 roku, której Fernandez ma być ghostwriterem. Pamiętamy, że te słynne dubie czterech kardynałów, które zostały przesłane pod koniec 16 roku do papieża Franciszka, one dotyczyły właśnie tych zagadnień, które są poruszane w Veritatis Splendor. Między innymi tego, czy istnieją czyny, które są zawsze złe, czyny złe wewnętrznie, złe same w sobie. Czy dalej, pytali też kardynałowie, jaka jest rola ludzkiego sumienia? Czy sumienie musi się jakby rozpoznawać kondycję człowieka, patrząc na obiektywne prawo Boże i starać się podjąć taką decyzję, aby dostosować się do tego prawa? Czy sumienie może sobie to prawo rozpoznawać i uznawać, że jednak będzie się żyło po prostu inaczej, bo moja sytuacja na to pozwala. Tu przecież chodzi o bardzo konkretne rzeczy. Wtedy, w 16 roku, o rozwodniku w nowych związkach i przyjmowanie komunii, ale możemy to rozszerzyć tak naprawdę na nieskończoną liczbę różnych ludzkich aktywności. Prawo Boże, prawo objawione, zawsze może być jakoś naginane. I teraz
pytanie, jak chce zrewidować Veritatis Splendor arcybiskup Fernandez? Jak ksiądz profesor widzi jakąś taką możliwość właśnie w tym paradygmacie Amoris Laetitia, jakiejś zmiany Veritatis Splendor? Krótka na początku uwaga, taka refleksja historiozoficzna. Dlatego, że bardzo wiele zamętu dotyczącego rozumienia depozytu wiary, tego zamętu pojawiło się w trakcie i zaraz po zakończeniu Soboru Watykańskiego II. Z tego się wzięły także te silne takie rozwarstwienia, można było powiedzieć, manichejskie podziały w Kościele na postępowców i tradycjonalistów, ale to było groźne, dlatego że to kwestie, odniesienie się do kwestii moralnych ostatecznie doprowadzało do uderzania w autorytet Kościoła w środowiskach katolickich. Między innymi autorytet papieża Pawła VI. Cały pontyfikat Pawła VI jest pontyfikatem dramatycznym, dlatego że papież nieustannie zmaga się z tymi właśnie coraz bardziej nachalnymi, aroganckimi propozycjami interweniowania czy zmieniania nauczania kościelnego w oparciu o tak zwaną opcję zero, czyli jakoby sobór wyznaczył pewien punkt w historii chrześcijaństwa, przed którym byliśmy jakby w epoce infantylnej, która potrzebuje nauczycieli, potrzebuje katechizmu, potrzebuje podręczników, natomiast teraz stajemy się już chrześcijanami dorosłymi, dojrzałymi, którzy już będą się kierować jakby swoim własnym rozeznaniem czy rozróżnianiem. I tę epokę trochę udało się uporządkować, ten chaos udało się uporządkować dzięki osobistej charyzmie, a także dobremu przygotowaniu i dobraniu dobrych współpracowników papieżowi Janowi Pawłowi II i potem Benedyktowi XVI. W tej chwili mamy do czynienia jakby z powrotem, jeśli chodzi o sposób funkcjonowania epoki, do czasów Pawła VI, jakby tamte nierozstrzygnięte, tylko trochę wyciszone albo zmarginalizowane kwestie wybiły na nowo. Ci sami zresztą protagoniści tamtych zmian znowu jakby domagają się, żeby zająć się ich kwestiami, a więc propozycje Hansa Künga dotyczące pluralizmu moralnego i pluralizmu religijnego, dotyczące właśnie pewnej nowej syntezy etycznej, interreligijnej, propozycje teologów niemieckich, które właśnie dotyczyły kwestii małżeńskiej, interkomunii, odniesienia do przedyskutowania moralności seksualnej, małżeńskiej, potem później propozycje formułowane przez kardynała Martiniego. To wszystko dzisiaj powraca i znowu jakby znajdujemy się właśnie w takim ogromnym chaosie. To, co jest na pewno bardzo niepokojące, to nie tylko zapowiedź, powiedzmy, no, na razie na poziomie jakiegoś gadu-gadu dla jakiejś gazety. Ze strony arcybiskupa kardynała nominata Fernandeza jakoby trzeba było napisać Veritatis Splendor na nowo. Ciekawe, dlaczego Veritatis Splendor? Czyżby to jest jakiś rodzaj soli woku, może bastionu, katechonu, który przeszkadza? No zresztą kardynał Fernandez sam powiedział, że Jan Paweł II umieścił w encyklice swojej za dużo hamulców do tak zwanego rozwoju teologii. To jest groźne. Dlaczego to jest groźne? Dlatego, że do tej pory nie mieliśmy żadnego precedensu, żeby jakiś kolejny papież czy urzędnik postanowił napisać na nowo jakiś wcześniejszy dokument dotyczący magisterium Kościoła. Bo to musielibyśmy uznać, że Veritatis Splendor jest tylko i wyłącznie wyrazem jakiegoś odcinka historycznego etapu mentalności katolickiej. Idziemy dalej w takim razie. Wszystko jest płynne, wszystko jest zmienne. Niech żyje profesor Bauman. A z drugiej strony, no cóż, do tej pory przejmowaliśmy się tak zwaną hermeneutyką zerwania. I ta kategoria była do tej pory stosowana w odniesieniu do nauczania doktrynalnego, dogmatycznego Kościoła i dotyczyła
czasów związanych z Soborem Watykańskim II i tymi wszystkimi, którzy uważali, że od Soboru Watykańskiego II zacznie się jakaś nowa przebudowa, nowy kościół, nowe rozumienie nauczania. I wtedy właśnie budziły się te obawy i one były związane z zerwaniem ciągłości z nauczaniem wcześniejszym, czyli z tą złotą nicią tradycji chrześcijańskiej. Natomiast teraz, jakoby biorąc pod uwagę wypowiedź Fernandeza dotyczącą potrzeby, w cudzysłowie, przepisania czy zredagowania na nowo encykliki Veritatis Splendor, żeby usunąć z niej owe hamulce uniemożliwiające rozwój myśli teologicznej, a także biorąc pod uwagę brzmienie listu Ojca Świętego do nominata księdza arcybiskupa Fernandeza w momencie wskazania go jako przyszłego prefekta dykasterii nauki wiary, gdzie większość odniesień było do papieża Franciszka, nie było odniesień do poprzednich podmiotów, protagonistów nauczania kościelnego, ani do soboru, ani do innych papieży, czy też powiedzmy jeszcze dołączając do tego inne wypowiedzi arcybiskupa Fernandeza, jakoby całe magisterium kościoła trzeba było dzisiaj dostosować do nauczania papieża Franciszka, no to wszystko, rysując mianownik, przepraszam, jak to się mówi? Podsumowując to wszystko, to wszystko budzi obawy, że możemy mieć do czynienia z nową próbą zastosowania hermeneutyki zerwania. Tylko że to już nie będzie zerwanie z nauczaniem przedsoborowym, tylko groźba zerwania z nauczaniem wyrażanym przez poprzednich papieży i poprzednie podmioty Kościoła katolickiego, zanim na tron Piotrowy nie wstąpił papież Franciszek. Oby nie, oby to były tylko obawy przedwczesne, bo to by znaczyło, że ktoś zamierza dokonać bardzo swawolnej i bardzo subiektywnej rewolucji w Kościele. Być może mając w głowie pewien model Kościoła, który usiłuje się dzisiaj zglobalizować, czy zuniwersalizować, przenosząc go, powiedzmy, ze standardów myślenia Kościoła żyjącego w Ameryce Łacińskiej. Mówi ksiądz profesor o tym, że jest takie ciekawe pytanie, dlaczego akurat Veritatis Splendor tak bardzo przeszkadza i o tym dokumencie się mówi, ale no właśnie, jeżeli spojrzymy na to tak ogólnie, jeżeli włączymy w to też inne wypowiedzi arcybiskupa Fernandeza, choćby to o błogosławieniu związków homoseksualnych, co arcybiskup zapowiada, że jakaś tutaj forma zgody na to błogosławienie może wkrótce nastąpić. Jeżeli to wszystko weźmiemy pod uwagę, to rzeczywiście mamy chyba z taką jednak ewidentną próbą wprowadzenia do nauczania Kościoła, do jakichś dokumentów Kościoła, to są oczywiście ciągle zapowiedzi, tego, co zostało w Veritatis Splendor po prostu potępione. I tutaj, księże profesorze, jak ma na to taki zwykły katolik reagować? Ja wiem, że żadnych dokumentów jeszcze nie mamy, ale mamy już pewne praktyczne działania, choćby Belgia, gdzie wprowadzono błogosławienie dla związków homoseksualnych. Wiemy, że były spotkania z Watykanem. No, te spotkania przebiegły tak, że to błogosławienie tam dalej obowiązuje. I arcybiskup Fernandez o tym wie. Jak widać, jemu się to chyba podoba. Czy może być tak, na gruncie jednak tego uprawnionego rozwoju doktryny katolickiej, że pewne rzeczy, które wczoraj były grzechem, dzisiaj po prostu grzechem być przestają? Czy to naprawdę jest coś, co jest uprawnione w Kościele, takie postępowanie? Odpowiedź wydaje się oczywista. No nie jest. Ale dla wielu nie jest oczywista. Ale bierzmy pod uwagę niebezpieczeństwo zamętu, chaosu, jaki już się pojawia wśród wiernych, którzy reagują na jednostkowe doniesienia. Bo na razie wiemy, co proponuje kardynał de Kessel, wiemy, co proponuje arcybiskup Joseph Boni, wiemy, co wypowiedział do prasy arcybiskup Betzing albo jakiś inny biskup niemiecki, wiemy, jakie tam propozycje padały czy przedostawały się z kręgów Komisji Amazońskiej tak zwanej, i to już może budzić obawy czy sprzeciw. No to słychać w rozmowach publicystów, to słychać także w pytaniach wiernych.
No choćby parę dni temu byłem w Strachocinie, w miejscu narodzin świętego Andrzeja Boboli, na drugiej narodowej pielgrzymce do tego miejsca i miałem okazję przebywać cały dzień z wiernymi i wiele rozmawialiśmy. No i wiele pytań ze strony właśnie wiernych dotyczyło tego, co ja myślę o. I padały właśnie przede wszystkim te kwestie, czyli obawa o, czy mamy się bać synodu, czy mamy się bać Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie, czy mamy się bać tego, że niedługo w Polsce będzie jeden sposób przeżywania katolicyzmu, a w Niemczech inny, a jeszcze powiedzmy na Filipinach jeszcze inny i w Stanach Zjednoczonych jeszcze inny. No wystarczyłoby wziąć tylko pod uwagę, na co zresztą też zwrócił nam katolikom niedawno, przepraszam, że się powtarzam, uwagę, były kapelan królowej Elżbiety. Już nie pamiętam nazwiska, kapłan anglikański, który poprosił o przyjęcie do kościoła katolickiego. I on właśnie zwrócił uwagę na to, katolicy, patrzcie na nasze anglikańskie doświadczenie. To doświadczenie też zaczęło się nie od dyskusji doktrynalnych, tylko od dyskusji dotyczącej konkretnego zastosowania norm moralnych do życia. I to przebiegało właśnie na zasadzie synodalnej. Czyli synody są pewną mgłą, pewną zasłoną dymną, można było powiedzieć, gdzie mogą zapadać pewne decyzje, które zaczną być narzucane potem jako coś oczywistego, przyjętego, tylko my nie bierzemy udziału w dyskusji. My nie wiemy, jakie tam mechanizmy działają za tym. My jesteśmy tylko odbiorcami pewnych zmian. No i tak się zaczęło. Kościół anglikański żyje synodalnością od wielu dziesięcioleci. I on ma praktykę spotykania się regularnego w takiej miejscowości Lambeth, gdzie właśnie odbywają się synody. I już w 1930 roku podjęto decyzję że w niektórych uzasadnionych w cudzysłowie okolicznościach, czyli etyka sytuacyjna zostaje dopuszczona, można będzie chrześcijańskim parom małżeńskim pozwolić na sięgnięcie po antykoncepcję. 20 lat później, 54 rok, kolejny już synod w Lambeth orzeka, że w niektórych sytuacjach niesięganie po antykoncepcję przez małżonków katolickich miałoby świadczyć o ich zamęcie moralnym i złu, które mogą spowodować, więc wszystko jest odwrócone do góry nogami. Zaakceptowanie seksu niepłodnego w parach małżeńskich, czyli heteroseksualnych, no musiało prędzej czy później doprowadzić do zaakceptowania seksu homoseksualnego, no bo to jest, założenie jest to samo z punktu widzenia etycznego. I mamy dzisiaj to, co mamy, to znaczy, że daleko posunięte zmiany w teologii moralnej Kościoła anglikańskiego, pierwsza rzecz, doprowadziła do kolejnych zmian w doktrynie, a więc kilka lat temu synod, który podejmuje przez głosowanie, przez większość głosujących decyzję o tym, że już nie obowiązuje nauczanie o usprawiedliwieniu z grzechu, a więc mamy zrelatywizowane pojęcie grzechu śmiertelnego, grzechu ciężkiego, no bo jeśli są grzechy, które już nie prowadzą do śmierci fizycznej, to po co dla nich także konieczność łaski, czy interwencji z niebios, nie? Czy konieczność nawrócenia? No i słynne propozycje, które padły w tym roku na kolejnym synodzie w Lambeth Kościoła anglikańskiego, to znaczy, żeby wprowadzić teologię z gwiazdką, czyli pozbawić Boga atrybutów męskich. Mówimy, czyli tych konotacji męskich, bo żyjemy teraz w czasach płynności płciowej, innego sposobu odnoszenia się do tożsamości człowieka. Już antropologia, ta biblijna, dawna chrześcijańska nie obowiązuje, no bo ją już zdezaktualizowały najnowsze badania naukowe i przeważająca opinia społeczna. No i
A efekt jest taki, że Kościół anglikański w tej chwili jest podzielony. Że są ludzie, którzy nie identyfikują się z pewnymi częściami Kościoła anglikańskiego. I to może, idąc tą drogą, jakby zanurzając się właśnie w tę mgłę synodalności, możemy kiedyś znaleźć się w podobnej sytuacji. Tego się obawiam, dlatego ja wszędzie mówię, że dzisiaj to, jeśli możliwe, rób wszystko, co dobre, mówi Święta Księga. Jeśli nie możesz, rób, co możesz. Pierwsza rzecz, to ja bym zastosował wtedy złotą zasadę Sołżenicyna. Jeśli nie możesz w inny sposób walczyć ze złem, to przynajmniej kieruj się jedną zasadą. Nie kłam. Mów zawsze prawdę. Oczywiście tu jest kwestia, co to jest prawda, no bo dzisiaj w wielu miejscach teologia moralna znalazła się nie po stronie Chrystusa, tylko po stronie Piłata, który mówi, a cóż, to jest prawda. A tutaj będę słowo, księże profesorze, bo Veritatis Splendor jest, zdaje się, wyrazem właśnie katolickiej prawdy. I tutaj, skoro mówi ksiądz profesor już o tych konkluzjach i sposobach działania, to chciałbym postawić tak na koniec jeszcze to dokierunkować na wątek Polski, bo mówił ksiądz profesor o synodzie, o synodalności. Jesteśmy teraz wpychani w taką synodalność europejską. Mówicie o tworzeniu takich gremiów europejskich, jakichś synodalnych, w których Polska miałaby też uczestniczyć. No ale my właśnie, szczególnie jako Polacy, jesteśmy depozytariuszami nauczania świętego Jana Pawła II, który przecież wyrażał po prostu nauczanie Kościoła. I co my jako Polacy powinniśmy robić, kiedy słyszymy takie słowa arcybiskupa Fernandeza, który jednak wskazuje, że to, co uczył Jan Paweł II, to jest już przeszłość. No i właśnie ta opcja zero ma teraz wchodzić. Co my możemy, pytając też, tak jak są żenicy, co my możemy zrobić? Bić się o tak zwaną zasadę czy hermeneutykę ciągłości. Zresztą jest jedno zdanie umieszczone w Amoris Laetitiae. Ja myślę, że o tym zdaniu nie wolno zapominać. Ono jest na początku. Gdy papież Franciszek prosi, żeby jego dokument ad cortatio była czytana w zgodności, czy właśnie według zasady uzgodnienia z brzmieniem wcześniejszych dokumentów, więc Humane Vitae, Familiaris Consortio. Ja myślę, tu potrzebujemy się bić. My nie bijemy się o nauczanie Jana Pawła II. Tak samo jak nie będziemy się bić o nauczanie żadnego pojedynczego papieża czy żadnego genialnego teologa. My się bijemy o prawdę Ewangelii, która zbawia człowieka od grzechu dzisiaj i może go uczynić szczęśliwym na wieki. I to jest batalia na poziomie fundamentalnym. To już nie jest, powiedzmy, dyskusja hermeneutyczna. My tutaj dzisiaj znajdujemy się w momencie, kiedy Kościół jest na rozdrożu. Ja to zawsze mówię, albo sól ziemi, albo słodzik. Albo będziemy próbować się dostosować do oczekiwań ludzi, żeby uczynić Kościół fajnym, dostosowanym, ale on nie będzie nikomu służył. Albo zdecydujemy się na to, żeby być znakiem sprzeciwu, żeby być prorokiem, który być może będzie prześladowany. Być może czasami staniemy się w wielu miejscach mniejszością, ale nikt nam w życiu nie powie, dlaczego nie mówiłeś mi prawdy. To jest walka o prawdę. Jeśli ktoś będzie pytał, cóż to jest prawda, no to my możemy odpowiedzieć filozoficznie, że jeśli prawda istnieje, to ona nie potrzebuje przymiotników. Nie ma prawdy chrześcijańskiej. Tak samo jak nie ma prawdy marksistowskiej. Nie ma prawdy ekranu. Nie ma. Nie. Jeśli prawda istnieje, to ona jest jedna, jest obiektywna, odnosi się do rzeczywistości. Na to zwraca uwagę, ja pamiętam, bo już jestem dostatecznie stary, kiedy pojawiła się encyklika Veritatis Splendor, ona wzbudziła wiele krytyki i zamieszania, nie tylko ze strony świata zewnętrznego, ale także w wielu środowiskach katolickich. I wówczas niewielu Jana Pawła II brało w obronę. Natomiast bardzo odważnie wtedy w obronę wziął encyklikę i papieża polskiego profesor Leszek Kołakowski, jeden z najlepszych znawców marksizmu na świecie, który w międzyczasie zrobił wędrówkę intelektualną niesamowicie imponującą. I on mówił tak, przy okazji Veritatis Splendor,
że on jest wdzięczny Kościołowi katolickiemu za to, co mówi ludziom, nawet za cenę odrzucenia. Bo gdyby nie Kościół katolicki, czyli ta najstarsza, ponad 2000-letnia instytucja przełowująca dobra duchowe dla ludzkości, gdyby nie było Kościoła katolickiego, świat by dawno już zwariował. Więc co możemy robić? Pierwsza rzecz, nie kłam, trzymaj się prawdy, szukaj prawdy. Druga rzecz, używaj kolan. Czyli to, co mówili ojcowie pustyni i co powtarzał nam święty pamięci papież Benedykt XVI. Diabeł nie ma kolan, a my mamy kolana i możemy więcej zdziałać, ugniatając je przed Panem Bogiem, przed Chrystusem, prosząc o to, żeby Kościół czy Łódź Piotrowa przeszła przez te trudne momenty, nie gubiąc skarbów. Jest to dla nas konkretny program, walka o prawdę, mówienie jasne prawdy i modlitwa właśnie. O tym się niestety nie mówi na synodzie o synodalności, nie ma tam perspektywy świętości. Często na to wskazuje George Wilder w różnych publikacjach. Cytujemy je często na PCH24. Myślę, że z tym programem, który tutaj ksiądz profesor przedstawił, wszyscy normalni katolicy w Polsce mogą się zgodzić. Bardzo dziękuję księże profesorze za tę rozmowę. Wszystkim naszym widzom bardzo dziękuję za uwagę i zachęcam raz jeszcze do tego, żeby robić to, o czym mówił ksiądz profesor właśnie, czyli bronić prawdy, mówić prawdy, modlić się i żeby oczywiście, jeżeli Państwo cenią naszą pracę, wspierać kanał PCH24 po to, abyśmy mogli zbudować na nowo studio w Warszawie, wyremontować je tak, aby jeszcze służyć przez długie lata katolickiej sprawie. Daj Boże, żeby tak było. Z Państwa pomocą to się może udać. Wszystkie informacje na banerze, na Państwa ekranach i pod tym nagraniem. Raz jeszcze dziękuję za rozmowę, księże profesorze. Dziękuję serdecznie.